Dawajcie, płyniemy na ryzyko z tymi siedmioma beczkami z prochem. Mm-hmm. Prosto przez sztorm. Wejdź na górę, trzymaj w ręku szpadę i krzycz je*** Zeusa. Takie boom to jak puszczenie bąka. Hello, wilki morskie. Kapitan Neon z tej strony. Dzisiejsza morska opowieść nie jest tak odległa w czasie jak dwie poprzednie. Dotyczyć będzie przede wszystkim nowej misji dla merchantów, to jest dla Gildii Kubieckiej. Oprócz tego również w wskazówkach przedstawię inne ciekawe fakty na temat tej frakcji. Wskazówki w kolorze niebieskim będą stricte związane z frakcją merchantów oraz z ich nową misją. Wskazówki na czerwono będą stricte związane z informacjami na temat nowego sezonu w Sea of Thieves. I wskazówki na czarno to tradycyjnie ciekawostki o samym Sea of Thieves, co byście nie przeoczyli. Żadnych ciekawych detali. Oczywiście mógłbym dużo powiedzieć o tym, co się znajduje w pirackim Emporium. Co nowego, jakie nowe stroje, jakie nowe bronie, jakie nowe ubranka dla waszych petów. Natomiast to wszystko możecie sobie przejrzeć na drugim piętrze w tym oto pięknym sklepie. Zależy mi również na waszych opiniach, czy ta nietypowa forma przedstawiania poradników w postaci takich wskazówek, jak zazwyczaj to robię, jest dla was interesująca i wystarczająco szczegółowa, oraz czy są jakieś informacje, czy może macie jakieś pytania, które mógłbym przedstawić w filmikach. Nie bójcie się pisać o tym w komentarzach. Pozdrawiam was cieplutko i miłego oglądania. Hello! Tu jest beczka z prochem. Dobrze. Dobra, łatajcie. Nie mam rąk. Widzę, że Witki stoi za mną z tym wiadrem. Nie! Chyba po co komu slup? O, i znowu wrócił. Przestań! Kurna, tak to się robi! Ej, ale może emisarkę przybijemy, zanim odpłyniemy statkiem. A nie przybiliście jeszcze? Już. Dobrze, że zostałem okay. Mały. Nie chciałem tutaj przybijać misji, bo chcę, żebyśmy robili sobie to na tym. Na Shores of Plenty albo na Ancient, no bo to jest ciemno. I wypatrzeć na niektórych osób w grafice te beczki, to wiesz. Dobra, to ja zacznę łowić ryby. Robimy pit stop na tej wyspie, bo ona jest malutka i tutaj może być trochę zapasów fajnych. Można. Są szkielet. Tomek. Skąd wiesz, że to ja? Bo jesteś przebrany za zbóję. Co ty trzymasz, Arek? Trochę trzymałem. Jak ona się kuźwa świeci, o co chodzi? No, dlaczego to zmieni się świeci? Dlatego to... Ty bez kitu tam się ostro świeci. No. To coś patchowali, bo... Tak. Mi często się w ogóle takie błyski nie pojawiały, a... Kurnik! Dziki ci taś. Wezmę tą klatkę. Płyniemy do merchantów i złapiemy kurczaka, będzie super. Tak. Was nie przywalił teraz przypadkowo. To się może przydać, bo trzeba, wiesz, też achievementy z tego zrobić. Dobra, ten kurnik gdzieś na kotwicy, żebyśmy nie mogli go pić. Ej, ale to jest genialny patent, serio. O, bo są trzy challenge, żeby ugotować kawałek mięsa, aż będzie spalony, żeby go ugotować idealnie i żeby ugotować idealnie rybę. Załaduję trochę kul. W Canon Crate'a. Tylko pany, pamiętajcie rozładować tego robota, bo przecież ten się świeci wszystko. Aha. Upiekłem kawałek mięsa i mam te niedostępne nagrody. Dziwne, że jeszcze nie wprowadzili skinów na harpun. No szkoda. Harpun. W ogóle na czym ubolewają gracze i na czym ja też ubolewam tak naprawdę, że nie można nazwać statku. Tak, ale ja bym też chciał jakiejś zmiany stylu kadłuba. W sensie, bo każdy kadłub wygląda tak samo, tylko zmienia ci się kolor. Ty. Czemu pan robisz? Zaufaj mi. Nie chcę spełnić twoje sny. Nie, bo był ten. Trzeba spalić kawałek mięsa, żeby ugotować idealnie mięso i żeby ugotować idealnie rybę. Ciągle trwam, teraz szansę tobie dam. A stwierdziłem, że szkoda mi palić węża, więc spalę banana. Tylko powyżej setki. No, wyskoczę sobie do tej kontrabandy i weźcie z tej beczki, wyciągnijcie, co wziąłem harpunem. Uuuu, zielony sztormiacz. Żeby rozpoznawała przekleństwa w moim głosie i je wyciszała. Znaczy, ja... Tak, na MATLABie mam to napisać, no serio. Można by z tego magisterkę zrobić. Kurde.
Cieszenie przekleństw Tomasza. Dobra, tam w to rozpoznaję. A czyli po prostu mamy tą trasę przepłynąć, rozumiem. Tak, i gdzieś na tej trasie będzie się znajdował rozbity statek albo zasoby. Ja przed nami widzę rozbity statek, więc to pewno on. Widzę nawet dwa tutaj. No, bo przed tym, co jest wystający, jest jeszcze drugi. Będziemy pływać od wraku do wraku? Mhm. Spoko. O nie, czemu zebrałeś ten? No wąż się nam sfajczył. To właśnie o to chodziło! Okej, okay, sorry. No to się sfajczył. A nie, to jest... Ej, skręcaj w lewo. No to nie, jest... bo nie zaliczyło go. Skręcaj w lewo, Arek. Co ty wiem, chcesz? Wiem, że chcesz by... Zobacz, patrz, widzisz? Ja nic nie widzę. A ja widzę dużo. A właśnie, po tej aktualizacji mogę wam zmienić ustawienie, więc sprawdźcie. Dobra, możesz zwinąć w sumie i skręcać w lewo. Szybko! No i to Stormfish, wstydziłbyś się go spalić. Nie, wszystko w porządku. Panie fanatyk, wszystko w porządku. Ja węża mogłem spalić, ale rybę... Szanujmy się. Jest mermaid game. Co jest? Mam wrażenie, że niektórzy się nie mogę złapać. Może faktycznie niektórych nie można złapać. To jest chyba to, co mieliśmy zrobić, tak, bo tutaj są merchantowe ozdobienia. Czysto? Czysto. Tak, to z misji. Tutaj mamy kolejną część misji. Tak, zaraz tam wrócimy, Witki. Tylko stoi... Spoko, czyli to jest po prostu będzie kontrabanda na tym, nie wraki. Znaczy, nie, to jest we wraku chyba ostatecznie. Z tego co zrozumiałem, to w kontrabandach, czy tam gdzieś musimy znaleźć klucz i potem otwieramy kajutę kapitańską w jakimś wraku. Tu jest nuke. Ej, ładna ta beczka. No jest ładna. Wpis w dzienniku. Mgła to największa zaraza. Największa zaraza. O mały włos na statek nie rozbił się o brzeg wyspy. Sailor's Knot Stronghold. No to pewno tam będziemy musieli płynąć. Nie ma tak przetłumaczone całe zdanie poza nazwą wyspy. Z rekinami, ale to się nigdy tak nie świeciłem. Mam wrażenie, że teraz kolory jakoś poprawili, czy coś? Możliwe. Może to są te quality of life improvements. Może tak. Ej, w ogóle, by the way, jeden quality of life improvements możliwe, że znalazłem. Powiedzcie mi, czy wcześniej dało się przeszukiwać wszystkie beczki na wraku? Oj. Okej, okay, to po prostu wcześniej tego nie zauważyłem. Przekręciłbym tylko troszkę w prawo, byśmy... Bum. Właśnie dlatego się tak zdziwiłem, że tak na pewniaka wyciągnąłeś ode mnie tą beczkę. Nie wiedziałem, że to beczka. O, i nam się zaznaczyło na mapie chyba, że... Contract expired. Że akurat tą kontrabandę sprawdziliśmy. Bo trasa jest chyba mniej więcej... Taka? Coś takiego, no. Dokładnie. Ale wejdźcie sobie w reputację merchantów i pierwsza akomodacja, jaką macie. Powiedzcie mi, ile macie zaliczonych. Five Merchant Alliance Voyages? Moment. Czy o czym ty mówisz? Tak, ja mam 1 na 5. Ja mam 0 na 5. Haha! To jest do pierwszego stopnia. A generalnie trzeba chyba na piąty stopień 50 czy 100. Dlaczego? Ale bo ani... o to, że musisz wszystko dostarczyć w idealnym stanie. Dokładnie. Albo w idealnym stanie, albo po prostu te kurczaki robić, bo jak te kurczaki dostarczy tak dalej, to zawsze masz zaliczone na 100%. Ale chytre cwaniaczki. Dlatego ja mam tylko zaliczone 3, bo tyle misji wykonałem z kurczakami. Wiesz dlaczego? Ja mam bo zwykle rum przyciągaliśmy harpunem, a to już go psuje. No w sumie tak. Nie wiem, jedna roślinka się jakoś nie podlała, bo nie wiem. Tak. I jedna była zwiędła, dwie były ok, mimo że wszystkie w miarę podobne. Albo któryś zwierzaczek zdechł, bo kto by wiedział, że trzeba je karmić? Kurczaki są kozak, bo nie trzeba ich karmić. Tak. No węże powiedzmy też nie trzeba karmić, ale ci k***a dziobią. Są toksyczne. Ajajaj. Tak. Są to dosłownie toksyczne. Ty wziąłeś jakieś ryby, nie? Nie wziąłem. Dobra, nie A właśnie. Nie, ja też nie wziąłem. Ja poszedłem po prostu tak... To wzięliście się na podróż. Ja idę zobaczyć, wiesz, co mają ciekawego w sklepie. Renoma. Renoma nie równa się kaska. Nie mieć renomy, a mieć kaskę. I odwrotnie. No on przestrzel się z drugiej strony fortu, bo może tam coś jest. Może już, tak, może ten wrak się pojawił. Who knows. Wyglądać się, bo może coś w wodzie. A, się wystrzelił. Tę drugą stronę. No, o, ej, to są... Panowie! To jest cargo. No właśnie.
No. Tak podejrzewałem, że tutaj... Wracać! Clue in a bottle, dobrze, mamy. Log entry. A są jakieś questy do Reaperów? Nie. Tak, zabij wszystkich. Zabij, zatop, rabuj. O, to wszystkie miejsca, że jesteś widoczny na mapie. Zbierzmy wszystkie możliwe beczki. Ty właśnie tutaj jakąś wysadziłeś. Nie. Psujesz moje marzenie. Jest zakreślona. Tak, dokładnie, nie, tak. Odrobinkę na prawo. No tak, ale to ja ją widzę, to już można zwieść żagielki. To uważajcie, bo to jest trochę mielizny dookoła. Hej, kapitanie, meldujesz żagle zwinięte. Nie, nie po takich mieliznach ten statek był. Na pewno w Whisper możecie sobie tatuaże kupić. Tatuażik? Właśnie, ja zawsze zapominam. Chciałbym być marynarzem. No i jest, leży. A to jakieś takie... Chciałem być tatuażem. No leży sobie na tym. No bo to są dopiero, wiesz, wskazówki. To są informacje, że oni porzucili część kargo tutaj. Tak. A tatuażek mówisz, że mogę sobie kupić. No to chłopie, kup sobie twarz Krzysztofa Krawczyka z napisem chciałem być tatuażem. Tatuażem! Ten nie sprzedaje tatuaż. Chciałem mieć marynarze. Za sprzedanie 5 skradzionych skrzynek Ateny. Chyba bo wszystko. Ty to jak jesteś, zamiast sam uczciwie zarobić... O, kradnie. Jak streamer nie pójdzie do prawdziwej pracy, tylko przed kamerą. Siedział 8 godzin w prawdziwej jakiejś kopalni węgla, albo byś nie wiem. No a tak, to co to w ogóle za praca? Stary, to jest prawdziwie... Przed komputerem se siedzi, gra w gierki i praca. Jakoś im dziwnie powiewa na dole ta... D10? Szagle. D10 to jest Golden Sands. No to będzie rybkowanie. Z mojej perspektywy śmiesznie to wyglądało, bo tak zawinąłeś tą wędką 4 razy dookoła siebie i rzuciłeś praktycznie pod siebie ten spławik. No wcześniej były 2, także ktoś wyszedł. Okej, okay, so I crushed a slightly. I dalej zbieraj. Czekaj, bo odpływamy. Szybko bierz i poczytam za. Tylko nie odpływajcie za daleko, bo na robocie mamy wszystko, nie? Mamy to już. Chyba już te skrzynki były. O. Możecie zawrócić i sprzedamy, bo mamy 5 level emisarki. W sumie jestem ciekaw jednej rzeczy, bo jeżeli dadzą kiedyś możliwość nazywania statków, to muszą to też przepuścić przez jakiś filtr, żebyś nagle się nie nazywał, nie wiem, monstrualnie wielki p***. Tak, jak nieodpowiednio nazwiesz na przykład zwierzaka, no to możesz zareportować osobę, no nie? Ale jeżeli jest źle nazwany statek, on no jest przez... No tak, przez... jak oni wyjdą z gry, no to już nie jest nazwany. No, znaczy nie, bardziej chodzi o to, że on jest przez głosowanie pewnie nazwany, nie? Więc kogo zbanować? Całą załogę? Właśnie, właśnie to jest problem. Towarzyszu, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten statek. To jest nasz statek. Że statek otarł się o skałę, w dodatku z mojej winy... Czy wy kolejnego wbiliście? Pokładzie cała naprzód ku celowi. Tylko tyle można zrobić. Wy kolejny wbiliście, czy...? Nie. Jest cały czas ten sam stary. Tylko kolejna część, teraz ja ją czytałem. Mhm. Tylko o jakie skały on się rozbił? Właśnie. Jak to tam jest z tymi levelami? Coś się nabiło? Jeden nie level. Nie, jest komunikat, że nie dostajesz nic na razie. Mi się na razie... te levele, to nie. Ale coś mam wrażenie się nabiło, coś poleciało, paska. Znaczy wiesz co, może nie tyle paska, co się nabiły te niektóre challenge, jak robiliśmy. A może tak, czekaj, próby. Ale mi się nic nie nabiło w tym. Mi się... Nie, znaczy nic się nie nabiło. Pierwszy powinien natychmiast wlecieć praktycznie level, w sensie z pierwszego na drugi. Początkujący łupieżca. Zbierz skarb wyrzucony na brzeg. Też powinniście to mieć w próby odkrywcy. Ja może statek jest gdzieś w pobliżu przy tych skałach. No moment, to jest ta pewnie ostatnia mapa teraz, tak? Podejrzewam, że tak. No bo tutaj opisał, że zrobił dziurę w statku, ale nie wziął desek. Tak, więc prawdopodobnie albo tutaj... Chodzi o to, że od tych skał mamy się kierować gdzieś do jakiegoś najbliższego wraku, albo gdzieś tu jest wrak. Pytanie, czy ten wrak będzie tak widoczny z tymi mywami? Na pewno będą gołębie. Gołębie. No tak, gołębie. Gołębie. Jesteśmy w Polsce, tutaj pływają tylko znaczy latają nie, tylko nie, gołębie. Nie, jakbyśmy byli w Polsce, to by latały bociany. Piękny, dumny orzeł. Orały. O, dobrze, wystrzelę się, zobacz, co tam jest. No może gdzieś głębiej jest po prostu w wodzie. No właśnie ja tam nie widziałem wraku. Daleko jestem. Ale w sumie może byłem za blisko skał.
Czekaj, to ja się wystrzelę. Jest tu statek. Wiesz, na płasko. To git, no to chodź. O! Wrak klejnotu koronnego! Tak! Poczekaj, wszyscy tam zanurkujemy, będzie fajnie. No dobra, to poczekam. Czego szukamy? Klucza. Klucza. Skarbu. Jest beczka. To też. Dziennik. Uwaga! Zebrać? Ła, co to było? Ja nie wiem, ja byłem pod pokładem, nagle dostałem strzała do pół życia, więc... Znalazłem lista załadunkowa znamienitego kupca. Oj, git. Dzień dobry. Żegnajcie, łupy, żegnajcie. Pa, pa. Pa, pa. To teraz oddajesz nam wszystkich z własnej kieszeni. Tak. Nie no, żeby... No! Co za menda? Strasznie dziabią, nie? Pożor mnie. Mam jakiegoś sprayu na ręki? Sharkov. Ich tu jest! Cztery! Sharkov. Od Golden Suns do Daggertootha. Jak widzieliście, nie udało nam się w pierwszej podróży odnaleźć klucza. I z początku myślałem, że to bugi, jakie występowały w grze, ponieważ pierwszego dnia nie wszystko działało na Sea of Thieves. Natomiast tak naprawdę myślę, że po prostu przeoczyliśmy tego pierwszego razu nasz klucz. Potem jednak, jak widzicie na ekranie, przystąpiliśmy do kolejnej misji i tym razem znaleźliśmy klucz kapitański. No to płyniemy, to jesteśmy idealnie ułożeni. A, coś tam się świeci na niebiesko. No, Captain's Key. No! Przynajmniej teraz mamy kluczyk. Prytne. Czy to bug, czy to samolot? Nie, to kapitański klucz. Jezu, ale oni są skrętni na tym galonie, mam maksymalny skręt. No ja to już zauważyłem, że jakby szkieletowe statki w ogóle nie podlegają prawom fizyki, takie jak inne statki. Dziwisz się, według praw fizyki one nie powinny wcale płynąć z takimi rozdartymi żeglami. Co, nie wiem, strzelali. Czy na samym tylnym nie będziemy skręcać bardziej niż na samym przednim. Może. Nas napływają tak idealnie. Nie, nie będą strzelać. A, już uciekają. Jest leciuteńko wody na dole tylko, także... Na dół trzeba walić. Teraz będzie ich salwa honorowa. Dół, niżej, niżej, niżej. Dobrze. Nas trafili. Venom była. Dobrze, mają 4-5 dziur chyba na dole. To pilnuj ich i wygrana. Pilnuję, pilnuję. Tylko pytanie, czy masz tam ewentualnie u nich gdzieś jest skrzynka z jedzeniem? Ja wziąłem sobie 5 mango, także jestem syty. A, to git. Już zatonęli, w tej chwili. No i super. No. Także szybka akcja, wędka, spławik. To możemy w sumie tak zostać, bo jesteśmy idealnie ustawieni pod kątem. I mamy zwinięte żagielki. Tak, to możemy tylko wyprostować, bo skręcamy w modę. Widać, że już legendy. Przeja. Aż mi się łezka wokół kręci. Kurczaka tam nie wiedziałeś, co? Ale w ogóle was... Nie, Witkiego tylko mogę poznać, bo jest rudy. Tomek jest czarny, dobra, to poznaję. Witki jest rudy, Tomek jest czarny, Tomek jest gruby, poznaję wszystkich. O rany, oczywiście panie Twitch, to są żarty, proszę mnie nie banować. Ja może dostarczyć krejta nadgryzionego surowego węża. A to chyba ja. Mówię, kurwa, ona mi tego nie przyjmie. Szkło z tą gadałem, tak. Czemu nie mogę. Czemu nie mogę pograć z Sadzem? Mnie też wywala z tego, wywalał przed chwilą z sklepu. O, dobra jest. O, przepaska jakaś ładna. Ła! To f***! Nie, bo mam wrażenie, że to zrobili, że nie mogą trzy osoby albo dwie gadać z nim. Wiesz, no, może nie umie rozmawiać z trzema osobami naraz. Ty chcesz to? Okej, okay, dobra. A, pan chce to, dobra. Już zapisuję. Przepraszam, nie wyrabiam się. Panie kapitanie! Wyspa przed nami, a żagle są rozwinięte. A, myślałem, że zwinęłem już wszystkie. Ratuje nas. Może nie ratuj, idę łatać. Nie, wyrobiliśmy się. Idźcie na wyspę, znaleźć cargo. Panie kapitanie, widzę! Możemy podpłynąć jeszcze. Tutaj! A tu, widzicie, napisane jest Hidden Spring Deep. Trzeba będzie znieść kielich ku jego pamięci, gdy będziemy mijali tę wyspę. Wznieśmy kielich. Daj tam, grać szukali każdego. Dobra, podniosę za chwilę.
Ojo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 j
płyniemy na ryzyko z tymi siedmioma beczkami z prochem. Okej. Prosto przez sztorm. Jeszcze tak... wejdź na górę, trzymaj w ręku szpadę i krzycz Zeusa. Jeszcze tak tradycyjnie machnę tą szablą. Tak. Zabój tę chwilę. A to mi się bardzo często zdarza. Takie tabowanie i tak... O, dobrze. Nigdy mało. Dokładnie. Kurde. Nigdy mało floty, beczek z prochem. Dobrze, kolejna. Mamy 6 beczek. Ale 6 beczek plus niuk, czy 6 beczek z niukiem? Z niukiem. Mało! Więcej! Takie boom to jak puszczenie bąka. Ale ładny zachód słońca. Nie, to jest wschód. LOL! Faktycznie. Ale ładnie, płyniemy na wschód. Ale ładny zachód słońca. Au! Kurna, jeszcze pisz sztalet na niego wezmę. Ciabnął mnie, kurwa koledzy. Ciabnął mnie, chciałeś? Gdzie ty jesteś? Już Tomasz. Na górze. No, dawaj, great opening. Ja już mówiłem, kominerze, teraz zanurzyć stópkę i już 8 szarków kiedyś. Lutowanie głębinowe, płynięcie z wyspy do wyspy. Nic się nie dzieje. O! Dobry początek. Ej, ale tego jest tu w p***u. O Jezu, nie. Kto to zrobił? No i nie zdążyłem. Ja tylko widziałem, jak to beczka jest odpalona i mówię, chyba nie zdążę uciec. Jak zjesz surowe mięso pod wodą, to się dalej strzygasz, ale w dalszym ciągu wstrzymujesz oddech. Ale tak, nie? No. Ale jest też animacja, że żygasz i pijesz jednocześnie, więc... No dobra, faktycznie. A jak hucniesz i żygasz, to wygląda, żeby ten... puszczasz dwójkę. Tak. Puszczasz dwójkę. Bardzo agresywną. Gościu se czyta jakieś... będzie, niech zobaczymy. Wiesz, przecież już wszystko wyciągnęliśmy z tego. A, tak? Z kraju to tak. O nie, drzwi się zamknęły. Serio? Nie. Śmieszek, kurna. By... Reckless? No nie, nie wypłynę. Tamtych nie chwycę. Ej, udało nam się odzyskać to bez wszystkich wskazówek. Bo wszystkie są... Nie ma takich rare skrzynek merchantowych. No, to kurde, to są dwie skrzynki. Ale wiesz, każdy się kończy skrzynką, która jest warta 4 koła. No nie wiem, to właśnie wygląda jak miejsce dla kupów w Oszołomie niż misja. No w sumie. Jak dla sportu, sobie pobiegamy ze skrzynkami postawy. Przepuklina, te sprawy. Zapalenie stawów. Same przyjemne rzeczy. No, z tym sportem, to jak nie ćwiczysz, to jest ch***owo. Jak ćwiczysz... Zabawisz się... Znaczy nie do końca, bo jak nie ćwiczysz, to tak, to jest ch***, ale jak ćwiczysz, to też nie powinieneś zaczynać od razu na 100%. No jak ch***? No ja wiem, wszyscy chcą tak zacząć, ale powinieneś zacząć przecież... delikatnie, bo organizm się musi przyzwyczaić. A później kupisz płuca i stawy. Ale utarg, 50 skrzyń, to będzie chyba ze 3K. No. Perfekto. Te skrzynie są warte po 400 golda, czekaj. No 134 za skrzynkę, to yeah. Proszę. Tutaj co to teraz... za herbata? Jakieś najtańsze Earl Grey. Ja w ogóle proponowałbym zacząć od beczek, nie? Nąć. Na górze. Już detonować? Chyba, że Tomek chcesz wjechać na Sipost. Dobrze. Jump! Ciągnij go! Przygotowałem coś na tę okazję. Co ty zostawiłeś beczkę? Zostawiłeś niuka na górze? No to nie schował gdzieś pod... No, schował ją! Nie! Właśnie widziałem, że gdzieś nie tego nie.